No, serdecznie witam, znajdujemy się w Pyrzowicach przy lotnisku, że kolejny kierunek Macedonia Północna, że lecimy, zapraszamy na nowe odcinki, później pokażę trochę ujęć po odprawie, że zaczynamy. No i wchodzimy do samolotu, proszę bardzo. Samolocik czeka. Lot na Macedonię Północną. Coś wspaniałego. No. Wylot mamy z linii LOT. Znana polska linia. Polish Airlines. Tak to wygląda. Czas lotu. 9 godziny do Ochrydy. Krótki lot, 1,5 godziny, spokojny, że idziemy na odprawę teraz. No proszę. Na autokary już czekają w dwójeczką. Pani powiedziała z Regobisu, że autokar numer 2 do naszego hotelu. Tak to wygląda. Że na razie wszystko idzie sprawnie. Nasze pierwsze walizeczki w bagażniku do hotelu Aqualina gdzieś z pół godziny, jak mówił kierowca, odjeżdża. Hej, halo, zatrzymaj się. Pojechaliśmy na miejsce. Hotel Aqualina. Hotel Aqualina. Czterogwiazdkowy. Proszę bardzo. Restauracja. I tu pokażę więcej. No, mamy już pokoje, które... Ósme piętro. Że jest godzina 22. Jesteśmy zmęczeni, ale... Jutro będzie wspaniały dzień, to jest recepcja, tak wygląda lobby. Była kolacja, spóźniona, ale bardzo fajnie, że nie idziemy spać głodni. Jutro pokażę pokój. No, jeszcze raz pokażę pokoik, jak wygląda w dzień. Wszystko elegancko. Że fajny, nie jesteś za pokoik. No taki przytomny. No, ale widok jest taki. Bo taki widoczek mamy, bo... O! Nie jest zły. Mógł być na jezioro, no ale... Mają tam ludzie na jezioro. No tu taka sceneria nie za bardzo, ale proszę zobaczyć to. Coś pięknego, że... Lecimy z tematem dalej. Tu musimy wyjść schodami na 8 piętro. Dotąd jeżdżą windy. Chcieliśmy pokazać hotel z innej strony. Tu mamy recepcję. Windy. A wygląda recepcja. Tu mamy główne wejście do hotelu Aqualina Hotel, czterogwiazdkowy. Regobis. O,
właśnie jesteśmy z biura Regobis przez wakacje.pl. Duży parking, jak widać, tak wygląda ten hotel. Z innej perspektywy, bo jesteśmy na samej górze, na 8 piętrze, na tym takim właśnie poddaszu. Tak wygląda hotel z innej perspektywy. Restauracja, boisko do gry. Tutaj jest wejście na baseny, na plażę. Tutaj mamy największe atrakcje. Struga. Ochryt. Że na pewno skorzystamy z jakichś wycieczek. Wchodzimy. Taki spacerek, ale bardzo fajnie jest. Między drzewami taką aleją się dochodzi do jeziora. Tutaj jest beach bar, jak widać. Można sobie usiąść, wypić jakąś kawkę czy coś. No i taki widoczek mamy. Na jezioro Ochryckie, które głębokość nawet w najgłębszym miejscu wynosi około 300 metrów. Tutaj mamy w pobliżu również takie małe plaże. Bo turyst, na pewno są jakieś wycieczki łódkami. Tutaj tak to mniej więcej wygląda. Jutro sobie polatam dronem. Sceneria jest naprawdę fantastyczna, jak widać. Można zwrócić uwagę na czystość jeziora. Jest to jedno z najczystszych jezior w Europie. Fajnie, leżaczki, widok na jezioro, że dzisiaj taki relaksik przyjdzie. Pani rezydent, mamy spotkanie z rezydentką, panią rezydent, że zaproponuje jakieś wycieczki. Teraz taki właśnie jeszcze krótki spacerek. O, tak to wygląda. Spokój, cisza. Do Ochrydy chyba jest do centrum około 6 km. Że na uboczu hotelik. Że na pewno jest ratownik, a tutaj taka sceneria, jeszcze mogę powiedzieć, że to tak wszystko wygląda z czasów PRL-u, ale bardzo sympatyczni ludzie w Macedonii, że tutaj mamy
basen, później pokażę więcej z widokiem na jeziorko, że można sobie poleżakować. Jeszcze jest zamknięty. Tu jeszcze idziemy dalej. Słoneczko wychodzi i to jest bardzo dobra wiadomość. Takie można powiedzieć małe katamarany. Na pewno będą rejsiki jakieś z drugiej strony Macedonii, raczej Jeziora Ochryckiego mamy już Albanię, że jest bardzo blisko. Proszę, pokażę jaka jest czystość dna jeziora. Niesamowite. Coś pięknego. Tutaj mamy nasz hotel. No, proszę. Proszę, jakie dno. Niesamowite. I taka sceneria. Ochryda. Macedonia Północna. Czyli kolejne marzenie spełniamy ze Sylwią. Że wracam do hotelu. Dzisiaj, jak powiedziałem wcześniej, taki będzie mały relaksik. Mi się wydaje, że na drugą stronę raczej nie przepłynę, ale jakąś łódeczką, dlaczego nie? Że na pewno będzie to wspaniały dzień. Że pokażę jeszcze z innej perspektywy hotel, restauracje, jakie są posiłki. Wczoraj dopiero był pierwszy posiłek do 21:30, bo przylecieliśmy o 20:30, że do hotelu naszego było gdzieś 25 minut. Na razie jest fantastycznie. No pan tu już rozwija jakieś węże, że wracamy. Jeszcze pokażę. Gdzie można sobie poleżeć, poleżakować w takiej scenerii. Tu jak widać mamy kolejne boisko, że do piłki ręcznej można w nogę sobie pograć. Kosz jest, że aktywnie można spędzić również czas. My idziemy dalej. Cześć! O, piesek, jak się masz? Ja? Boisko do piłki nożnej. Pokażę jeszcze. Fajnie, naprawdę fajnie. Pograć sobie w takiej scenerii to jest relaks z przyjemnością. No i wychodzimy i dochodzimy znowu do naszego hotelu. Jak powiedziałem, jest tam. Jesteśmy na samej górze, 8 piętro. Że jest widok z tarasu. Droga dojazdowa, jak powiedziałem wcześniej. Tutaj mamy jadalnię. Widać. A tutaj mamy takie dania. Wędlina standard. Jaśnica. Jajka. O, jajka sadzone. Cieście takie. Mamy.
No i ciastka, banany, chodźcie, tak to wygląda. No jesteśmy na śniadanku, tutaj mamy taki zestawik, jajka sadzone, kiełbaska, masło. Obfite śniadanie. Obfite chleb. To jak się nazywa w coś takim czesie francuskim, nie? To taki pączek chyba. Taki pączek, no. Na oleju smażony, do tego coś w rodzaju baklawy, herbatka, że standard, że zaczynamy wspaniały dzień w hotelu Aqualina śniadaniem. No idziemy teraz na plaży. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I. No i znowu jesteśmy nad brzegiem jeziora Ochryckiego. Przepiękne miejsce. Tutaj mamy. Jak powiedziałem wcześniej, że zaczynamy plażowanie, kąpiele w takiej scenerii. No, poszłem sobie trochę dalej. Trochę. Odległości od naszej plaży. A tutaj mamy takie widoczki, proszę, jeszcze pokażę. Coś pięknego. Natura i przyroda tutaj. Jakieś ludzie mają domki, kampingi, że tak to wygląda. Tu się dochodzi do naszego hotelu. Że klimatycznie okolica, sceneria naprawdę jeziora Ochryckiego robi wrażenie niesamowite. Jeszcze jak popłyniemy łódką, to doda uroku tej scenerii. Tu pan sobie łowi rybki, a ja podziwiam coś pięknego. Proszę państwa, jakie życie wspaniałe. To teraz taki malutki odpoczyneczek w takiej scenerii. Jest godzina 9:57, o pół do 12 mamy spotkanie z panią rezydent. Bardzo sympatyczna. Przywitała nas przy autokarach, że jak powiedziałem wcześniej, będą wycieczki. Tutaj mamy jakąś restaurację czy coś. Z tyłu, że na razie jest wspaniale, jeszcze basenik pokażę, posiłki z obiadu, z kolacji może, że oglądajcie, mile widziane oczywiście subskrypcje, nowe odcinki z Macedonii Północnej, z Chorwacji wcześniejsze, z Węgier, że będzie coś oglądać, że subskrypcje, ja powiedziałem, bardzo mile widziane i zapraszam na dalszą część materiału z Macedonii Północnej, z Ochrydy. Że wchodzimy teraz na basen, nie mogę za długo kręcić, bo muzyka w tle. She got that sweet juice,
made. Some of our lemonade. Take a sip, blowing purple clouds. Tastes like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road. They already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then to double it. They all say I'm way too young. Maybe I'm just ignorant. I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone. Hey, I don't wanna let you go. Zaczynamy pływanko w jeziorze Okryckim, że zobaczymy co tam pod wodą piszczy, że w takiej scenerii woda jest siutka jak widać. Proszę bardzo. No, że wspaniałe popołudnie. Tu mamy jeszcze widoczek na nasz hotel. Sylwia tam się opala. Taki scenerii. Że na razie taka głębokość. Muszę się po matkę wrócić. Coś wspaniałego. Jesteśmy na obiadku, taki zestawik, gryż, pieczeń, ziemniaki, gulasz z grzybami, zupa grzybowa i suróweczka do tego, że skosztujemy tu zupy, bardzo dobra, życzymy sobie smacznego. No, serdecznie witam, dzisiaj jest praktycznie ostatni dzień naszego pobytu całodniowy, bo jutro wylatujemy, ale dopiero wieczorem. Idziemy na taki spacer, pokażę się tutaj okolice. To jest miejscowość Święty Stefan. Do Ochrydy jest gdzieś 7 km. Ja mówiłem wcześniej. No idziemy na takie wzgórze. Tam jest taka cerkiew. Punkt widokowy, że oglądajcie nas, pokażemy jeszcze coś na koniec. A ta wygląda ta droga dojściowo, dojazdowa, można powiedzieć, do hotelu Aqualine. Tutaj mamy plaże w pobliżu też, hotele,
nawet jest szpital, że tak to mniej więcej się prezentuje. Pokażę jeszcze. Widok na jezioro. O, tu można sobie też posiedzieć. Takie knajpki. Bardzo fajnie to wygląda. Tu po drodze mamy, ja mówiłem wcześniej, takie beach bary. La Bella. Można sobie fajnie posiedzieć przy kawce, przy jakimś napoju. Z tyłu, jak widać, jest plaża naszego hotelu. Tak się to rozciąga ochryda za tym wzgórzem. Tutaj mamy też takie hoteliki. Tu jest nawet hotel Święty Stefan, willa czterogwiazdkowy. Tam na końcu tej drogi jest taki market mały, parę hoteli, a tutaj można dojść do przystanku i droga dojściowa od nas, od hotelu Aqualine. Właśnie przeszliśmy na drugą stronę. Tu jest droga dojazdowa do Ochrydy. Tutaj można jechać wzdłuż jeziora do góry. Pokażę jeszcze Galicia National Park. Tutaj byliśmy właśnie na tym safari. Tu jest to drugie jezioro. Prespa. Właśnie idziemy na monastir Święty Stefan, tu do góry. Można dojechać samochodem, są takie słodki, że pokażemy, jak to mniej więcej wygląda. Z samej góry są widoki. Dużo jest tych piesków. Cześć, chłopaki! Cześć, no co? Cześć! Tych bezdomnych piesków jest też przy hotelu, takie dwa pieski, jeden większy, drugi mniejszy. Ja mamy to je, tam dokarmiamy trochę. Tu mamy właśnie oznaczenie Święty Stefan, Villa Angeles, że wchodzimy do góry. Przejdziemy może około 10 minut. Tutaj jest kolejny kierunkowskaz. Idzie się na razie przyjemnie, dość chłodno jest. Słońcu wiadomo, że już jest cieplej. No teraz wchodzimy takimi schodkami do góry. Wiaterek chłodny wieje i zaczynają się wspaniałe widoki na jezioro Ochrydzkie. Dzwony biją. Właśnie od dali widać te baseny z Aqualine, hotelu nie widać. I taki wspaniały widoczek mamy na jezioro Ochrydzkie. Mamy super położenie przy samym jeziorze, w sumie gdzieś 50 metrów od hotelu. Proszę zwrócić uwagę, jakie położenie monastyru Świętego Stefana w skale. Niesamowite. Święty Stefan. Proszę zobaczyć, taka kapliczka. Coś pięknego. Z tyłu widać Ochrydę. Piękne położenie miasta, jezioro Ochrydzkie. Warto tutaj w ogóle odwiedzić te miejsca.
zapalić świeczki. Tu są kasy z tym 2 euro. Że to nie więcej. Wygląda ta cyrkiew. To jest taka mała kapliczka. Święty Stefan. Tu można podejść trochę wyżej. Powyżej tej małej cerkwi świętego Stefana, taka sceneria. I mamy taki widok. Miejsce, widać scenerię. Tam w oddali jest nasz hotel Aqualina przy cerkwi świętego Stefana. Chcemy zakończyć, podsumować nasz wyjazd z Ochrydy, z miejscowości Święty Stefan. Od centrum Ochrydy hotel znajduje się około 7 km. Jeżeli chodzi o hotel, spełnia nasze oczekiwania. Po plaży 50 metrów, leżaki są. Basen jeden większy dla dorosłych, można sobie powiedzieć. Dla dzieci ze zjeżdżalniami. Zaliczyliśmy wycieczki. Pierwsza wycieczka była to rejs po Jeziorze Ochryckim. Zatoka Kości, czyli rekonstrukcja takiej wioski z naszej ery. Następnie klasztor Świętego Nama na wzgórzu, piękne położenie. Zwiedziłem samą Ochrydę na własną rękę, że też będzie osobny odcinek. Taki wyjazd z góry jeepami. Wspaniała sceneria, że przeżycie niesamowite. Cóż mogę powiedzieć, wspaniały wyjazd. Jesteśmy zadowoleni, pogoda była, nie padał deszcz. Że oglądajcie nasze odcinki z Macedonii, z Ochrydy. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie. Zapraszamy oczywiście na kanał Piotrek Podróżuje. Nie zapomnijcie o subskrypcjach. Cześć, trzymajcie się. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, oh, oh, oh. With you, oh, oh.